żeśmy dotarli, zobaczyliśmy te namioty, to zapiera dech w piersiach. Taka skupiona grupa tych dzieci, tak jakby one się chciały zacisnąć, nie? Jeszcze taki ciaśniejszy krąg. Nawet nie było takiego entuzjazmu, że ktoś do nich dotarł, nie? Nie było żadnej takiej euforii, że ktoś ich odnalazł. Nie było tego widać, nie? Ja tego nie zauważyłem, nie? Tak one były przytłoczone tymi wydarzeniami, nie? Sytuacja wyglądała tak, że całą burzę spędziliśmy w domu, ratując wszystko, co się dało. Gdy burza ustała, dom już był zabezpieczony, mieszkańcy Lotynia zebrali się wszyscy. Zabezpieczony wasz dom nie ma dachu. Ale w tym sensie, że już nie było burzy, nie? Zebraliśmy się tutaj jako mieszkańcy 12-14 osób, nie pamiętam już dokładnie. I po prostu znaliśmy drogę, w którym miejscu są harcerze i postanowiliśmy im pomóc. Wiedzieliśmy, że tam jest obóz harcerski. To nam aż było ciężko pomyśleć, jaka tam jest sytuacja, nie? Tutaj wszyscy szli, prawda? Tutaj te chłopacy tam po 20 lat, po 30 lat wszyscy szli. Na co, nie pomoże człowiek? Pomoże człowiek, swój dobytek zostawi i pomoże. To wszystko, co w domu było możliwe, jak najszybciej zrobiłem. To, co było bardzo potrzebne, zrobiłem, no i wtedy tam zaczęliśmy działać. Cały las jest jak ścięty, nie? Wszystko leży na ziemi i musieliśmy jakoś przejść. Jedna część poszła bez pił, bez tego, żeby tylko dotrzeć do nich, do tych ludzi, a druga część z piłami wycinała drzewa. I tu część lasem, część łąkami i dużo skróciliśmy właśnie tego lasu. Nie wiem, to chyba na 5 pił czy na 6 pił przecinali to. I tutaj tak samo na 2 piły czy na 3 piły. Nawet kobiety w ciąży pomagały. My żeśmy nic innego nie słyszeli, jak tylko piły, nie? Ja jestem szczęśliwy, że nikt z tych ludzi, którzy tak spontanicznie tam pracowali, no nie doznał żadnej szkody, bo tych zagrożeń, tych naprężonych drzew, niedołamanych drzew było tyle, a nikt o tym nie myślał. Nasz kuzyn dostał się do Rytla, zebrał czterech ratowników, wzięli jedną łódź, przepłynęli przez to jezioro na drugą stronę i dostarczył medyków, nie? Pan koparką działał. No ja cały czas to, co oni przecięli, próbowałem usunąć, nie? Ale mówią, że pan w ogóle nie żałował swojego sprzętu. Po to on jest, nie? Pytaliśmy się na samym początku, jak wygląda sytuacja, nie? Powiedzieli, że brakuje jeszcze dwie osoby, nie? No nic, no i zaczęliśmy ich szukać, nie? Wracaliśmy wytyczne od ich przełożonych i szukaliśmy, nie? Oni pilnowali dzieci, nie? Też było najważniejsze, żeby reszcie się nic nie stało, nie? No i szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, nie? No, szczegółowo nie warto opowiadać, jak no, to wyglądało. To już... Wiadomo, rodziny teraz cierpią, są w smutku, nie o to chodzi, nie? Ja osobiście sam nosiłem na rannych, nie? Wyciągałem tam ich spod tych drzew. I na rękach nosiliśmy przez drzewa, nie? Nosiliśmy ich tam na rękach, nie? No, z samochodów i... Ale to oni byli ranni, czy leżeli pod drzewami, że się chowali, bo też... To znaczy... Nie byli w stanie iść, nie? Nie byli w stanie iść, niektórzy mieli nogi połamane przecież i kostki, czy nie, w ogóle ciężka sprawa, nie? Ale wszystkich pozbieraliśmy tam, tych, co byli, nie, w stanie.